Cześć, z tej strony Jan Kieliński, witajcie na kanale Dirt It More. Mamy połowę stycznia 2020, więc pora na rowerowe topy ubiegłego roku. Z racji, że czasu nie mam zbyt dużo, więc stwierdziłem, że porozmawiamy o tym na rowerze. Znajdujemy się na przełęczy Przegibek, czyli miejsca, gdzie najczęściej w tym roku zaczynałem moją jazdę na rowerze. Stąd można ruszyć i na Magórkę w jedną stronę, i na Gajki w drugą stronę. Znajduje się dużo dzikich tras enduro i tu jest się najczęściej, dlatego, bo ten rok był dla mnie dosyć rewolucyjny, jeżeli chodzi o życie rowerowe, ponieważ przeprowadziłem się w końcu na stałe w góry, na Bike Garden. Skończmy jednak tą prywatę i zacznijmy podsumowanie 2019 roku. W tym roku 95% mojej jazdy to jazda w górach. Bike parki i trasy enduro. Dlatego głównym rowerem, który używałem, na pewno był Blackbird. Oj, jadę po śniegu trochę ślisko. Jak wiecie, mój rower wyspecyfikowany jest dosyć wysoko, mam dużo topowych części. Więc ogólnie nie mam powodu, żeby narzekać na sprzęt, żeby były jakieś tutaj duże problemy, ale jest kilka rzeczy, które są wyjątkowo dobre. Jeżeli chodzi o problemy ze sprzętem, to po tym jak wymieniłem Foxa Floata X2 na King Creeka, to skończyły się moje problemy z damperem i muszę przyznać, że nowy damper zdecydowanie działa dla mnie lepiej. Jest dużo bardziej przewidywalny, dużo fajniej się klei do nierówności. Jest to naprawdę dla mnie przewaga w stosunku do poprzedniego dampera, dlatego pierwsza rzecz z rowerowych topów to jest właśnie ten Cane Creek. Dużo osób mówi, że on jest awaryjny. Ja nie wiem, jak on jest awaryjny, bo dla mnie X2 to się waliła raz na miesiąc, a tego już mam dobrze ponad pół roku i nie mam żadnych problemów. Więc tutaj dla mnie zdecydowanie jest to top 2019 szczęście, których używałem. Zanim jednak przejdziemy do drugiego miejsca, jeszcze jedną rzecz chciałbym wam wytłumaczyć. Lista to nie jest plebiscyt porównania nie wiadomo jakiej ilości części. To są rzeczy, które ja używałem i które uważam, że są naprawdę godne polecenia i spokojnie chciałbym na przykład w kolejnym sezonie takich części używać. Więc nie piszcie mi, bo coś tam byłoby lepsze. Może by było, ja nie używałem, ja używałem takiego, a nie innego i uważam, że to było dobre. Kolejną rzeczą, którą jednocześnie mógłbym powiedzieć, że była technicznie największym topem 2019 roku u mnie, to wkładka Vittoria Aligner, czyli wkładka antyprzebiciowa. Film na kanale pewnie widzieliście, bo widziało go bardzo dużo osób. I tak jak mówiłem w filmie, byłem dosyć sceptycznie nastawiony do tego, żeby cokolwiek wkładać w koło. Jeżdżę cały czas, teraz też, ciągle na tej samej wkładce. To jest rewolucja, jeżeli chodzi o funkcjonalność roweru, o trakcję dzięki niższemu ciśnieniu i dla mnie naprawdę jest to coś super. Nie mówię wam, że to jest najlepsza wkładka, jaka jest. Po prostu sama wkładka antyprzebiciowa to jest coś, moim zdaniem, naprawdę rewolucyjnego i na pewno godnego polecenia. Kolejny top nie będzie sprzętowy, będzie bike parkowy. Chciałem wybrać wam taki jeden top najlepszy bike park, którym byłem, który warto wrzucić do swojej listy bike parku do odwiedzenia na 2020 rok. I jak już wiele razy mówiłem, ja jestem dużym fanem małych bike parków, bo wielki bike park, no to spoko, wszystkie Leoganki, Surfhouse i tak dalej, to na pewno świetne miejsca i każdy, kto tam pojedzie, będzie się dobrze bawił. Ale ja uważam, że warto zwrócić uwagę na mniejsze bike parki, które często są w miejscach, w których nie ma dużej infrastruktury turystycznej, czy infrastruktura narciarska jest bardzo mała i to, co ich ciągnie właśnie w lato, to jest ta infrastruktura rowerowa i często są bardzo fajnie przygotowane i są takie trzy w tym roku, w których byłem, które bardzo lubię. Pierwszy to jest Geishof MTB Zone. Byłem tam wcześniej, jest film zresztą taki dosyć stary na kanale. Ciągle tam się dzieje bardzo dużo, ciągle teraz są odświeżane, poprawiane, jest miodzio. Bardzo wszystkim polecam ten bike park. Drugi taki bike park to jest pierwszy raz byłem w tym roku. Polecili mi go ludzie z Wrocławia. I to jest Black Mountain. To jest zaraz za Zgorzelcem, jakieś nie wiem, tam 50 km, może mniej. Normalnie w lesie w ogóle nie wygląda, jakby była górka. Jest wyciąg orczykowy. I naprawdę bardzo fajnie, dobrze przygotowane trasy, mądrze zrobione hopy. W zasadzie dla każdego, może nie kogoś bardzo zaawansowanego, ale od podstawowego do średnio zaawansowanego plus na pewno znajdzie coś dla siebie. No i takim chyba topem, jeżeli miałbym powiedzieć o taki bike park, to jest Kalnica. Kalnicę po prostu kocham, kiedy tylko mogę tam jechać, to tam jadę. Hopy są tam super. W ogóle, no nie ukrywajmy, to jest bike park zrobiony dla ludzi, którzy lubią skakać. Jeżeli ktoś nie lubi skakać, to raczej będzie się tam średnio bawił. Jeżeli ktoś lubi skakać, to znajdzie hopy przeróżnego rodzaju. Ogromne step-upy, wielkie dropy, małe hopy,
Można się przyłamywać od mniejszych przeszkód do większych i naprawdę, jeżeli lubicie skakać, jesteście na poziomie, powiedzmy, podstawowym plus średnio zaawansowanym albo pro w skakaniu, to koniecznie, koniecznie wróćcie do waszej mapy Bike Parku 2020 Kalnice na Słowacji. Tam zresztą będziemy w tym roku i zrobimy duży odcinek z Tomasem Zejdą, który tam będzie latał. Więc koniecznie subskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Do kolejnego topa zdjąłem GoPro z kierownicy, żeby pokazać wam to, co jest przy kierownicy, czyli Multitool One Up Components EDC. I to jest... O, tak trochę się przemarzło. Proszę bardzo. Taki zestawik, który mieści się w sterówce. I on jest dla mnie o tyle spoko. No, imbusy jak imbusy, zawsze można mieć w kieszeni i tak dalej. Ale jeżeli mamy coś takiego w rowerze, wpięte w rowerze, to jest coś, o czym zupełnie nie musimy pamiętać, bo ono tu zawsze jest. Więc gdziekolwiek jedziemy, to nie musimy o jednej rzeczy pamiętać w nerce, tylko mamy to po prostu zawsze przy rowerze i te klucze są naprawdę spoko. Jedyną wadą, może wadą, ale takim wyzwaniem jest to, że trzeba nagwintować sterówkę i dobrze to wszystko skręcić. Ale jak już raz dobrze skręcimy, to ogólnie z tym nie ma problemu. I zamontowałem sobie, fajnie to wygląda, używam tego regularnie, jestem zadowolony i też mogę wam to polecić. Kolejną rzeczą będą ciuchy, a w zasadzie cały zestaw od Foxa. W zeszłym roku w topach był ProFrame, czyli kask full face do enduro, a w tym roku chciałem wrzucić DrawFrame'a, czyli ten kask, który możecie zauważyć, że bardzo często teraz zakładam. I to coś pośredniego między otwartym kaskiem a zamkniętym. No dobra, jest on otwarty, ale bardzo mocno zachodzi na potylicę i bardzo mocno zachodzi na boki. I nie chodzi już tylko o sam fakt tego, że chroni na boka, ale to jak on się trzyma na głowie. Naprawdę mamy takie wrażenie, jeżeli chodzi o czucie na głowie, jakbyśmy mieli full face'a, przy czym dużo mniej rzeczy mamy z przodu. Tak, ktoś na pewno pisze, zobaczysz, wybijesz zęby i będziesz miał takie polecenie otwartych kasków. Ale ja wiem, że może się tak zdarzyć, więc jeżeli jadę na bike park, to zawsze mam full face'a. Jeżeli jadę na enduro i wiem, że na przykład będę jeździł ludźmi, którzy jeżdżą szybko i będę jeździł na... bardziej przesuwając granice bezpieczeństwa, to wtedy zakładam full face'a. A jak jadę na przykład tak jak dzisiaj, na taki bardziej przejażdżkowo-treningowy przejazd na rowerze, to wtedy spokojnie taki kask zakładam i on jest dla mnie super i już w ogóle nie używam jakby klasycznego otwartego kasku, tylko właśnie cały czas takiego pół otwartego, czy pół zamkniętego, a w zasadzie otwartego, ale trochę zaciągniętego na poltylicę. Widzicie moją kurtkę, widzieliście ją na pewno wiele, wiele razy, jeżdżę w niej już chyba 3 sezony. To jest model Fire Attack, taka lekko ciepła, wodoodporna, wiatroodporna. No i kurczę, no to jest produkt, do którego nie mógłbym się nijak przyczepić. Wszystko w nim działa, wszystko jest dobrze, nie przecieka, fajnie trzyma temperaturę, nie przewiewa mnie, więc spokojnie mógłbym go zaliczyć do topów, no bo spełnia wszystkie potrzeby, jakie mam wobec kurtki. Ale jeżeli chodzi o niżej, to tu już jest zdecydowanie więcej rzeczy do chwalenia. To są Defeiny, nowy model spodni długich zimowych. Ja sobie zamówiłem, bo wiedziałem, że w tym roku do Malagi raczej nie pojadę w zimę, bo będę robił remonty i potrzebuję spodnie, które będą ciepłe i będą wodoodporne. I jestem zaszokowany, jak one są ciepłe i jak bardzo są wodoodporne. Jak śledzicie inne moje media, to wiecie, że cały czas jeżdżę. Przyznam, że dopiero od temperatury około 0 stopni, czyli taką, jaką mamy dzisiaj, te spodnie nie są za ciepłe. Czyli spokojnie 0, minus 5, minus 10, te spodnie się super sprawdzają. Sporo osób też pyta mnie o okulary, których używam. Szukałem jakiś czas temu okularów, które będą fotochromatyczne. Te będą takimi właśnie okularami, które będę mógł założyć do otwartego kasku, do takiej sytuacji, kiedy jeżdżę na bardziej spokojnie i będą dobrze chroniły oczy. No i przypadkowo trafiłem na promkę, w Spiderze akurat były rudy projekty i te okulary mi bardzo podeszły. To jest model Mastermind, tak jak powiedziałem, fotochromatyczny. Używam go cały sezon i uważam, że to są bardzo fajne, godne polecenia okulary. Z tym, że ja do nich dorobiłem gumkę, taką dokupiłem sobie w Decathlonie, żeby mi trzymały z tyłu głowy, bo jak tego nie miałem, to przy ostrzejszych zjazdach te okulary potrafiły się lekko zsuwać, teraz się nie zsuwają, więc jak mówię, polecam. Zrobiło się na tyle ślisko, że już nie jestem w stanie podjeżdżać, bo mi się kręci tylne koło w miejscu, a przerzutka niestety nie pracuje tak, jak powinna pracować. Jeżeli miałbym zrobić listę top gównianych rzeczy, to myślę, że na pewno trafiłby tam mój napęd SRAMA X0. Miałem NX-y, miałem GX-y i kurczę, powiem wam, że różnica w działaniu pomiędzy nimi jest naprawdę prawie żadna. Wiem, że dużo osób mówi, że jest, ale ja miałem te wszystkie i moim zdaniem nie ma. I tak samo X0 ma problem z regulowaniem, rozregulowaniem się, jak te wszystkie inne niższe klasy. To taka mała dygresja.
przejdźmy w takim razie do innego topu, nie rowerowego, znaczy nie sprzętowego. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, które na pewno zrobiły na mnie duże wrażenie, które zapamiętałem z ubiegłego sezonu, to bracia Godzik, ale niekoniecznie ich vlogaski, a raczej ich osiągnięcia sportowe. Czyli Dawid, który naprawdę rozwalił wejściem swoim na MTB, na największych zawodach slopestyle'owych, to po prostu kosa, to jest coś, co mózg wybucha. Pamiętajcie, że to znaczy, że on jest w ścisłej czołówce najlepszych dirtowych zawodników MTB na świecie. On nie jest dziesiąty, on jest w pierwszej piątce, a nawet mniej. To jest naprawdę niesamowite. No a druga rzecz to na pewno występ Szymona w Rampage'u. Czyli już tam dwa lata temu słyszałem takie głosy wewnątrz sceny. No, starszy Godzik to już koniec, to już nic z niego nie będzie, On nie umie jeździć w górach. No i bach, pojechał, zamieszał. Pewnie dużo osób powie, że nie, źle, złe miejsca, powinny być wyżej. Może tak, może nie. My tego nie wiemy, ja nie jestem profesjonalnym sędzią FMBA, żeby to oceniać. Ale na pewno zrobił super, zajebistą robotę i zrobił ogromny progres. Widać było, że w tym roku on nie walczył z trasą, on nie walczył z terenem, on płynął i szedł po swoje i to było naprawdę niesamowite. Czyli na takie rzeczy sportowe, które zapamiętałem najlepiej, to na pewno występ Godźku na arenie międzynarodowej, na najwyższym światowym poziomie. To jest naprawdę respekt. Dojechałem do zjazdu, dzisiaj będę zjeżdżał bokserem. Trasa, której nie jeżdżę zbyt często, dlatego bo jest troszeczkę dalej od miejsca, w którym startuję, ale też bardzo fajna. Nie jeżdżę na Roxy, nie jeżdżę na drugi dzień dzisiaj, niestety, bo była ścinka i trasa jest mocno zawalona. Za to, jeżeli chodzi o trasy tamte bliżej, czyli hobby, to będę zjeżdżał za drugim zjazdem. Zobacz, jesteś w kamerze. No i niestety, padła mi bateria w GoPro i wróciłem do domu, musiałem wziąć nową baterię. Jeżeli chodzi o GoPro, to też chciałbym dorzucić to do tego topu, tylko nie chodzi o to, że nowe GoPro takie super i wszystko ma super, bo to jest wielka rewolucja, ale nowy HyperSmooth 2.0 to rzeczywiście jest coś, co jest dużo lepsze od poprzedniego HyperSmootha. Luna coś mi tu wyjada. Ogólnie nie wiem, czy znacie Lunę, ale Luna to jest nasz pies, który mieszka z nami na Bike Gardenie. Jest to owczarek australijski. Możecie sobie śledzić ją na Instagramie, też mam profil na Instagramie. Luna jest ogólnie szczeniaczkiem, ona ma teraz około 6 miesięcy, może nie wygląda, bo to całkiem duże zwierzę, no ale widzicie, zachowuje się jak szczeniaczek. I wygryza moją nerkę enduro, a nerka enduro to jest kolejna rzecz, którą chciałem dodać do topów, ale nie chodzi o to, czy akurat ta konkretna nerka, nie chodzi o tą konkretną nerkę Evoca, tylko ogólnie o nerkę. No i chodzi o nerkę, to ja byłem przekonany, że plecak, tylko plecak, że nie żadna nerka, co mi tu będzie wisiało, będzie mi latało, będzie niewygodne. A Magda mi dała swoją taką nerkę, może nie rowerową, to taką zwykłą właśnie, żebym gdzieś tam chyba jakieś drobne rzeczy w niej zabrał na rower. I nagle zobaczyłem, kurczę, to w ogóle mi nie przeszkadza, ta nerka jest całkiem spoko. Więc kupiłem sobie taką endurową i muszę przyznać, że ona jest naprawdę spoko i z plecakiem. Też praktycznie nie jeżdżę, chyba że jeżdżę z grupą i potrzebuję tam mieć, nie wiem, więcej rzeczy, jakieś apteczki, aparaty, telefony i tak dalej. Ale tak normalnie jak jeżdżę, to jeżdżę tylko z nerką i nerka jest super. Luna. I jeszcze jedna rzecz. Ostatni taki top, który chciałem dać, to są hamulce. To są hamulce Hayes Dominiony. Ich taką zapowiedź już widzieliście na kanale. Używam ich cały czas. Jestem bardzo zadowolony. W międzyczasie udało mi się zerwać jeden kabel, bo mi trzymacz od przewodu przy wahaczu pękł i kabel się przerwał o oponę. Na szczęście nic mi się nie stało. Chwilę sobie założyłem Abidy. No nie znam Abidy, to są SRAMy. SRAMy, kody RCS, czyli te najwyższe. Potem znowu wróciłem do Hayes i muszę przyznać, że moim zdaniem nawet troszeczkę lepiej wypadają niż te kody. Szczególnie przy długich, długich zjazdach są bardziej przewidywalne, ale o tym zrobię też oddzielny odcinek. Może to taki trochę chaotyczny ten koniec odcinka z Luną, ale na koniec chciałem wam jeszcze życzyć oczywiście fantastycznego nowego rowerowego roku i mam dla was też dobrą wiadomość. W tym sezonie udało mi się przekonać Dartmoora, żeby wsparł nas, jeżeli chodzi o serię odcinków pokazujących bikeparki i miejsca do jazdy. Czyli będziecie mogli liczyć na to, że w tym roku pojawi się trochę fajnych bikeparków u nas na kanale i naprawdę fajnie je zrealizujemy, tak jak lubicie rzeczowo, czyli konkretnie jaki bikepark, gdzie jest, dla kogo jest, ile kosztuje, jak daleko i jak nam się tam podoba. A dodatkowo poza nami w tych bikeparkach będą też jeździli inni zawodnicy Darta, więc myślę, że to też bardzo, bardzo ciekawa sprawa.
Dobra, razem z Luną, której się bardzo podoba to, że może mnie szarpać tutaj na fotelu, kończymy ten odcinek. Trzymajcie się. Cześć!